This is my kingdom come. When you pull my ear, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Hej, cześć, siemano wam wszystkim z tej strony. Nie inny jak to. Znaczy, Boże, już na początku, z tej strony jak zwykle Enrix, a to kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy Gothic, czy tam Let's Play Gothic. Nie ma żadnych, Let's Play to to samo co Zagrajmy, dobra, małe, parę małych faili na początku, ale my lecimy oczywiście z panem Gorneliuszem. Będą nam czary oczywiście potrzebne, zobaczycie już do czego. Oczywiście ta cała lodowa strzała chyba. Ponieważ będziemy mieć troszkę walki tam z kilkoma, raczej wieloma ludźmi z tego, ze starego obozu, tak dokładnie. Dobra, my tu sobie pijemy jakieś potki, co nie, znaczy mikstury, oczywiście. Sopel lodu sobie założymy, no i będziemy już lecieć powoli. Oczywiście, aby uwolnić wolną kopalnię, którą zajęli, którą oczywiście odbili. Znaczy, zajęli kolesie ze starego obozu. O, Gorneliusz już coś od nas chce. Gorneliuszu, co ty chcesz? Uwaga! Wrzy polują w stadach! Powinniśmy się... Gorneliusz, to nic nie jest. Stary. Brzytwy to nie nasze zmartwienie. Oh fucking shit. Boże, ile ich tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Albo cztery, nie wiem. Dobra, wbijamy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Gorn. Come on, pojedynczo panowie. Come on brzytwy. Come on. Dobra, lecimy na kolejną brzytwę. Raz, dwa, krytych weszedł. Gorneliuszu, pomóż. Dobra, Gorn, ty nam nic nie pomogłeś i ty chciałeś nam pomóc. Nic nam nie pomogłeś, stary, jesteś cienki jak dupa węża. Dobra, lecimy oczywiście dalej, bez słowa lecimy, po prostu nie ma tej serii. Pijemy sobie jakąś mikstureczkę, siła plus i zręczność plus 4, czyli jak najbardziej, bardzo fajnie. Oczywiście idziemy dalej. Tutaj mamy pana Kreto Szczura, którego ściągamy na hita, ja się gdzieś zapiszę. Możliwe, że tutaj, no i lecimy oczywiście w bój, żeby zabić oczywiście wszystkich ludzi ze starego obozu. Dobra, lecimy, moje ziomeczki, armio tysięczna Enruxa. Dobra, Gorneliusz, co ty chcesz, leszczu? Gorn. Witaj! No, witaj, dobra. Do boju! Do boju. Oczywiście on nas zbije za to, że... No, come on. Zaczekaj, widzisz, idź do wejścia, kiedy już... Oczywiście Gorneliusz nas zbije potem za to, że zabiliśmy jakiegoś ziomeczka tam chyba, jego takiego koleżkę, nie wiem jak on miał, czekajcie, Szakal chyba, tak, oczywiście jest taki youtuber Technostrefa Szakal, co nie, ale nie, to nie ten, pewnie większość moich widzów go oczywiście nie zna, ale ten chyba koleś miał tak na imię Szakal, właśnie. Dobra, bez, nie bądź tutaj pomiędzy tymi palami. Dobra, bierzemy wszystko, grabujemy każdego, kogo napotkamy na swojej drodze. Oczywiście Kreta też, ponieważ on ma ciekawe dosyć rzeczy. Tam mamy jakiegoś ziomala. Tutaj pełno, dobra, najemników. Jest pełno, ale ja chcę coś innego. Tak, już wiecie kogo. Tu jest ok, jak okryl. On ma zarąbistą broń, naprawdę. Czekajcie, jak ta broń się nazywa? Krzyk wojownika. No i właśnie teraz rozstaliśmy się z bronią. Nie, czekajcie. Będziemy wolniej bić, więc ja wolę
zostać przy mojej broni jednoręcznej, a dwuręczną się kiedyś użyję, jakbyśmy, nie wiem, mieli jakiś problem, bez i zejść oczywiście. Dobra, ja sobie tu zapiszę, ponieważ panu Corneliuszowi coś może odbić. Awaryj. Dobra, awar znowu. Mamy taki sejwik awaryjny. Ja chciałem napisać awaryj. Boże. Dobra, dobra, gdzie mamy? Oczywiście nie sople lodu. Widzicie, tam jest ten szakal. Nie, mu to nic nie robi, do cholery. Oh shit. Gdzie oni są? Śledzie dawajcie tu. O jasny gwint! Im to nic nie robi, lol. Dobra. Gorn zaraz nas pewnie pobije, jak rozwalimy ich, ale dobra. Ja sobie przypotuję. Ej, no Bezi. Uzdrów się trochę. Dobra, zobaczymy, no Bezi, nie, jak cię mieć, dobra. Avanti! Come on! O kur... jasny gwint! No jasny gwint, zarąbani leszcze, dobra. Kurde, i mówiłem właśnie o tym, oni są strasznie mocni do pokonania. Nie wiem, jak ich rozwalimy. Może mamy jakiegoś lepszego spela. Oczywiście do sobie, żeby ich rozwalić, bo jak widzieliście, wiedzieliście, to bardzo, bardzo trudno ich było zabić. Koszt mana, czekajcie, zaklęcie odwołanie 5. Czekajcie, kula ognia, szakal. Szakal. No szakala mi nazwiesz. Bezi, ogar. Ja chcę szakala do cholery. Dobra, podejdźmy tak. Strażnik, strażnik. To może jeszcze bliżej będzie, co? Strażnik. Jest szakal. O frajerzy! Leszcze. Jeden tu do nas idzie. O, kamanka. O, jasny gwint. Ale oni są mocni, jasny gwint. Dobra, po jednym już jest, więc dobra. Jest git, luzik, luzik, luzik. Dobra, już jest po jednym ziomku. Więc teraz czeka nas szakal, no i jego, ten drugi ziomek, mamy pełno mikstu. Dobra, zapisujemy sobie na tym awaryjnym tutaj. Oczywiście i lecimy dalej, jeszcze zapomniałem siemany napis, no kurde no. Jasny gwint, tak, bez tego słowa też nie ma serii. Moje czołowe słowa, czyli jasny gwint i lecimy oczywiście. O, tamten dedu. Chyba. Come on. Come on, szakal. On się zbudował. Gdzie jest ten frajer? Ty. Tu jest leszcz. I raz i lecimy, tak Bezi, oh yes, oh yes. Gdzie jest pan szakal? Zbugował się leszcz. Dobra, pijemy sobie za stówkę, za zdrowie Beziego, to pijemy i jeszcze raz pijemy, tak. A panie szakal, co pan wyprawia? Szakal! Kaban! A on znikł? Nie. Zbugował się, lol. Dobra, mniejsza o to. Zaraz pewnie Gon przyjdzie i nam nastuka oczywiście. Ja sobie jeszcze tutaj zapiszę Save Gorn. Dobra, zobaczymy. Jak tak, to oczywiście. On chyba nas położy i będziemy mogli wstać, więc jest git. Dobra, otwieramy tą całą bramę. On tutaj jest chyba otwarcie. Tak, dokładnie jest. I lecimy. No i oczywiście zaraz pan frajerski Gorn przyjdzie. Pewnie już leci, zaraz spadnie z góry. Przywali nam oczywiście. O, szakal. Czekajcie. Szakal.
Dobra, koleś się nieco zbugował, dobra. Ja się tym nie przejmuję. A gdzie jest Gorn? Pewnie zaraz mi tu gdzieś wylezie i kurde od razu mnie będzie próbował zabić. Dobra, zapis przed wejściem. Oczywiście na awaryjnym save'ie, gdyby się coś stało, tak jest. Dobra, lecimy, wyciągnięty miecz. Jesteśmy oczywiście do boju przygotowani. Dobra, lecimy ziomki. Jest Igorn, dobra. Ale gdzie będzie oczywiście Gorneliusz? Oby nas wspierał. Ich tu jest od cholery. Ej no, come on. Nie muszę, Gorn chce nas zabić. Nie. Kolejny poziom, yeah, fucking shit. Jak nas teraz strzelisz tam strażnik na górze, to po prostu cieba zjem. Cię zjem po prostu na obie. Tu jest jakiś frajer. Frajerzyna, come on. Jesteś po prostu tylko na hita, leszczu. Co, który? Ten na górze lamus idzie tam. Co? Oczywiście Gorn się zbugował. Ej, nie bij nas, Gorn. Jasny gwint, nie! Nie możemy umrzeć! Nie! Jasny gwint! Jasny gwint! Nie! Nie! Zostaw! Zostaw, leszczu! Bo cię zjem! No i dead, nie! Boże, Gorn! Pomóż nam, debilu zasrany! Boże, Gorn! W ogóle nam nie pomagasz! A potem zlekasz! Co ty robisz? Albo nie wiem, zabijasz moich przyjaciół! A nawet nam nie pomogłeś w zabiciu ani jednego, leszczu! No pomagaj nam, stary, weź, chłopie, nie mam szans! Widzisz, ile ich tam jest, dobra! Ja chyba sobie poszukam jakiegoś spela, nie wiem, przyzwanie kostów albo czego. Bo ten Gorn to jest naprawdę leszcz. A czekajcie! Zmniejszenie potwora, przyzwanie szkieletów, tak jest! Przyzwę sobie armię szkieletów i będę po prostu beast, tak. Będę miał swoje kostki. Nie, zostaw, no co za frajerzy! No co za frajer! No co za leszcze, co za dziadygi jedne. Bezi szybciej. Oczywiście Gorn tam już się zabawia. No i po reszcie. No i teraz po prostu lecimy, zabijamy tamtych ziomeczków. Come on, no. I co teraz? I co teraz, leszczu? Teraz nie żyjesz, widzisz? Tchórzu, teraz nam Gorneliusz pomaga. Co za frajer? Który to? Ty, leszczu. Frajerze zasrany, ja ci już kurde dorwę tutaj, no ej no! Cię kurde dorwę, stary, ty nie masz szans. Gdzie ty masz? Tego tutaj zabijamy. Dobra, zabijamy kolejnych strażników, to będzie trochę długi odcinek, ale tam się, o kurde, jakiś strażnik idzie. Oczywiście trzeba na naszym save'ie awaryjnym. Bezi, nie deadni, proszę cię. Dobra, oczywiście miksturę pijemy. No i lecimy do tamtego strażnika, co tam staje zabić i leszczu, leż. Leżeć, psie. Dobra, czekajcie. Ej no, jak chcę ci wbić sztylet, znaczy miecz. Dobra, mniejsza o to. O kurde, tamten leszczu spadł, Boże, jakie leszcze. Same kurde debile tu są. Dobra, gdzie jest Gorn? Gorn, panie Gorn. Dobra, schodzimy drabiną, pewnie Gorn tam wpadł oczywiście. Cały Gorn, cały Gorn. Nawet nie zdążysz tego pożałować, gnido. Ty jesteś gnida, leszczu. Jaka gnida. Siema, Gorn. O, Gorn nas nawet nie bije, Gorn. Witaj! Witaj. Utrzymuj... Dobra. Spoko, spoko. Ej no, Gorn! Gdzie ty, chłopie, idziesz? Gdzie ty leziesz, leszczu? Dobra, ja sobie i tak sam poradzę. Gdzie są pełzacze? O, tu jest! Pełzacz! Raz, dwa,
Gorn, ty nigdzie nie idziesz, stary! Witaj! Zginął człon... Chodź za... Na resztę... Spoko, Gorn. Do boju! Oczywiście, Gorn, do boju, do boju. Dobra, mamy żuwaczki pełzacza potrzebne nam. O, tu jakiś frajer zginął. Oczywiście też żuwaczki potrzebne są nam. Oczywiście, doczekajcie. Oczywiście są nam potrzebne do tej całej zbroi. Oczywiście idziemy po wszystkich pełzaczy, wybijemy wszystkie pełzacze. Dobra. Tu jest taka droga prowadząca chyba do tego całego szamana, który nam ma stworzyć Ulumulu, ale my tam jeszcze się nie zagłębiamy, ponieważ jeszcze nam nie jest potrzebne to Ulumulu, tak więc dalej plądrujemy oczywiście całą kopalnię, którą oczywiście nam odebrali wszyscy ze starego obozu, czyli każdego dalej zabijamy, tak jest. Diogorn, proszę, nie rób mi nic, nie rób, bo ty jesteś trochę debilny i czasami masz takiego buga, że bijesz mnie, a bez jego nikt nie może bić. Yeah, fuck you. Dobra, tam był jeszcze strażnik, jakby teraz nas po prostu zrzucił z tej drabiny, to bym mu, kurde, zrobił masakrę. Dobra, tam jest. Come on, no i teraz opiesz się, ciebie pozbędę. A Gorn mówi, że ten, że zginął ktoś tam z nowego obozu i coś tam zaczął do nas biadolić, ale no, strażnicy, no, bo ja oczywiście z Gornem muszę, nie, Bezi, nie, dobra, lecimy na tych frajersów. Ej, spokojnie, panie. Co to? Gorn! Właśnie o tym wam mówiłem, że on nas bije. No co za frajer? Co za frajer? Gorn, ty debilu. Co ty robisz, opień? Bijesz bez jego. I co, zaraz powiesz, więcej tego nie rób. Albo coś tak... Nie! Ale mnie zostaw, Gorn. Dobra. Gorn tutaj zabija wszystkich. Gorn, tylko mnie zostaw. Jak mnie ruszysz, opie, to cię zabiję, stary. I co teraz, opie, zadowolony jesteś? Co? Zabiłeś mnie i hopie, znaczy pobiłeś mnie i teraz jesteś stary zadowolony. Ten Gorn w tej części naprawdę jest debilny, tak samo jak... Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Debilny tak samo chyba jak w dwójce. Nie, w dwójce nie jest aż tak debilny, ale w tej części jest po prostu takim debilem, że mówić tego nie... Ej no, mój miecz! Gorn, ale masz w mordę, stary, nie żyjesz. No i jeszcze się zbugowaliśmy, fajnie. Dobra. Gorn, debilu. Cię zabiję. Cię po prostu zabiję. Dobra, odcinek będzie miał te 40 minut, ale mniejsza o to. Gorn, ty debilu, po prostu ty jesteś taki zrąb. Jeszcze może mnie zabijesz znowu, hopie. Uważaj sobie, stary. Gdzie mi z tym? I hopie, gdzie jest mój miecz? Gdzie jest mój miecz? Miecz blizny, opie, masz szczęście. Byś, opie, tego pożałował, byś, opie, nie wstał. Dobra, zapisujemy sobie oczywiście na awaryjnym. No i lecimy dalej, ponieważ, kurde, tyle straciliśmy na szukaniu miecza teraz. No i Gorneliusz jest po prostu takim debilem, że widzicie sami. Dobra, skaczemy tam. Bezi, dobrze. Gdzie jesteś? Come on, pojedynczo, panowie. Gdzie kolejny? Dobra, mamy żuwaczki pełzacza, kurde, pełzacza, tak. I będzie ten koleś nam robił oczywiście, jak zdobędziemy wszystkie, a teraz zajmiemy się pełzuniem, o kurde, ale nam zdjął, jaki frajer. No co za gnój. Dobra, Gorn, żeby mu coś nie odbiło, no jak widzicie, to mu odbija co... Raz bardziej, oczywiście. Kręci się, bije nas, kurde. Dobra, zostań tu, Gornopie, nie chcę cię widzieć, weź ty idź. Pobiłeś nas za to, że zabiliśmy twojego kolegę, który oczywiście podbił tą kopalnię, a to jest oczywiście z nowego obozu, a ty należysz i, kurde, nas bijesz, a my należymy. No, Gorn jest po prostu porypany. Dobra. Schodzimy oczywiście na dół, tak, to jest nasz cel. Żeby zejść oczywiście na dół do wszystkich.
Oczywiście wiadomo, czego ja użyję, czyli buga gotika, czyli machasz mieczem, no i oczywiście wiadomo co, dobra, napijemy się miksturki i machamy mieczykiem, bezi. Geronimo! Geronimo! Tak jest, come on. Pojedynczo, panowie, pojedynczo. No, pojedynczo mówię! Tu jest jeszcze jakiś frajer. Dobra, zabijamy po kolei, nie ma już nikogo. Panowie się pojedynczo stawili, więc szanuję ich decyzję i teraz będą pojedynczo ginąć. Jesteśmy złym bezim. Żyj! To żyj gruz, stary wąchaj kwiatkę z spodu. Dobra, lecimy dalej, żeby tą lokację skończyć nie w tym odcinku. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego... Zamknij tą mordę, stary. Dobra, kolejny koleś z starego obozu nie żyje, czyli my jesteśmy happy, so fucking happy wheels, tak jak to Rojcio mówi. Dobra, pijemy dalej te za 50, no i oczywiście zapisik, ponieważ przeżyliśmy Geronimo, tak jak ja to już będę mówił. Dobra, to był po prostu skok wiary z Assassina, co nie? Nie no, to jest po prostu Geronimo, dobra. Myślę, że wszystko się dobrze nagrywa, ponieważ bym stracił tak przecudny materiał. Oczywiście, kurde, come on, pojedynczo panowie mówię. Kurde, pojedynczo. Ja do was mówię, patrzcie jak będzie patrzcie jak będą spieprzać, już spieprzają. Trzymaj, żyj gruz leszczu. Kolejny, pojedynczo panowie. Jednego chyba nie ściągniemy tam. Panie, gdzież ty pan stajesz? O kurde. Nawet nie zda... Nie, Bezi, nie. Bezi, jak dedniesz, to ja cię zabiję sam. Bezi, jest, przeżył. Dobra, pijemy. Bezi, pij to, proszę cię. Szybciej. Coraz więcej tego życia do zregenerowania jest, ponieważ mamy bardzo już dużo tego peżeta. No i wiadomo, oczywiście, będzie się to nam długo regenerować. Nawet nie zdążysz tego pożałować, gnido. Ty jesteś gnida, leszczu, co mnie wyzywasz? O, kolejny tam wstał. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. Come on. No i co? Jesteś happy? I co, dedłeś, stary? No, nie pożyję długo, coś tam, yo, fucking hit. Dobra, lecimy dalej, oczywiście, z naszym gotyczkiem, nie przejmujemy się frajerami, tylko lecimy dalej i bijemy dalej, oczywiście, strażników z starego obozu, tak jest. To, do czego Bezi jest stworzony, czyli podbijanie. O, pełzunie, siemaneczko, z tej strony Henryk, a to kolejny odcinek zabijania pełzaczy, yeah, fucking. Dobra, lecimy, bierzemy dalej żubaczki, już mamy aż 10 i tam siedzi pan, który ma nam stworzyć ulu-mulu, tak jest, ulu-mulu. Dobra, lecimy, raz, dwa, o, fuck, raz, dwa, trzy, ha, come on, yo, hop, ja też lubię muzykę, mam, czy napicie, dobra. Ciśniemy. Kto nie oglądał ziomek takiego tego czegoś, to jest po prostu... Nie jest ziomkiem, o. Dobra, lecimy oczywiście dalej na górę. Ten film nie wiem ile już trwa, z 30 minut, 20. Kanał oczywiście ma 1000 widzów, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. A my lecimy i mamy orka niewolnika. Dobra, rozmawiamy z panem niewolnikiem. Dobra, ja to będę przewijał, to jest bardzo długa rozmowa, dobra, wiadomo co tu trzeba zrobić, po prostu odnaleźć wszystko na ulu-mulu, tak, dobra, ulu-mulu. Ja wiem, gdzie jest mikstura, więc nie będę się przejmować jej znalezieniem, tak jak chyba Seto, no, w Gotiku jedynce pamiętam, nie umiał znaleźć tego, a to było tak łatwe do zdobycia, po prostu w takim jednym małym zakamareczku się schowało, co nie? A Zeto po prostu nie wiedział, gdzie to jest. Dobra, pełzacze, come on. Pojedynczo, panowie, pojedynczo. Dobra, idziemy po kolejne, żeby mieć te wszystkie żubaczki pełzuni. Pojedynczo, panowie, pojedynczo mówię. Wiadomo, że droga tutaj też inaczej jest. Znaczy, inna droga tędy
też jest trochę łatwiejsza, ponieważ nie musimy się przedzierać przez strażników jest lekarstwo orków, piekielnik, o coś tam było. Dar od bogów, oczywiście bierzemy sobie jakieś tam papiery itp. I my lecimy mu odnieść, potem on nam powie co mamy pozbierać na Ulumulu, no i będziemy... Czekajcie, tam było chyba to od cieniostwora, od trola, od jaszczurów ognistych i co jeszcze? Dobra. Ork niewolnik. Co to jest? Duży zwierz. Gaszluk groźny. Zjada... Ach, masz na... A, pełzacze, dobra, dobra. Potrafi... Baro... Jesteś przyjacielem Ulszaka, dobra, dobra. Proszę, znalazłem proszę. Sobie lekarstwo. Oj, szybko coś wypiłeś. Obcy nie jak inny, Taro. Możesz już... Obcy pomóc, Taro. Obcy potrzebować Krotak, Kastak, Dłaszkar i Ort Antak. Ort Antak. Obcy przynieść. Tarrok zrobił... Ulmul Krotak. Co to jest Krotak? Być język ognia. Dobra, to już wiem, to na pewno zdobędziemy. Gdzie mogę znaleźć? Smok, miesz... Smok. Wiem, gdzie są smoki, na pewno uda mi się na kolejnym być odcinku. Róg, cieniostwór. Mam już. Dwachkar? A cóż to takiego? Ząb błotnego węża. A spoko, to też jest do zdobycia, oczywiście. To jest na bagnach, więc... Co to jest Ort Antak? Ort Antak... Ząb wielki troll. Wiem, gdzie go znaleźć. Dobra. Wszystko wiem, gdzie jest. Oczywiście... Muszę już i... Obcy w... Dobra, czyli w następnym odcinku na pewno wyruszymy na szukanie składników do... Ulmulu, tak oczywiście, bo szukamy sobie tego całego Ulumulu, a my teraz lecimy na samą górę, trzeba oczywiście, czekajcie, co miałem powiedzieć? Oczywiście musimy, czekajcie, no fuck, zapomniałem co miałem powiedzieć, oczywiście musimy wyjść i oddać żuwaczki, żeby pan wilk nam zrobił zbroję i oczywiście nam zrobi ją. Jak nie, to go zbijemy i co nie, i jak nam zrobi. Znaczy poczekamy, pójdziemy znaleźć te wszystkie rzeczy, czyli język błotnego węża, ten róg cieniostwora mamy, tam ząb trolla, to łatwo zdobyć, wiem gdzie jest. No i ostatni składnik to, czekajcie co tam było, język ognistego jaszczura. Tak, to też łatwo do zdobycia, znaczy one są trudne, co nie, ale... Zdobędziemy je dosyć proście, ponieważ pójdziemy na taką plażę niedaleko starego obozu, tam gdzie szukaliśmy kamienia ogniskującego z Gornem, to tam jest taka dalej plażyczka, no i tam jest, po prostu jest, są trzej ogniste jaszczury, trzy ogniste jaszczury, no i tam możemy zdobyć, dobra, zdobędziemy Ulumulu, no i oczywiście ostatnie misje w Gotiku jedneczce, a potem bierzemy się za Gotika trójeczkę, oczywiście. Lecimy na zewnątrz, oczywiście Gorneliusz już tam czeka na nas, tylko nas nie zbi, proszę cię. Dobra, wychodzimy Gorneliuszu, a ja oczywiście się przeteleportuję do magów wody. I co, tutaj już wczytywanie mamy i zaraz oczywiście kończę jak to długi odcinek, strasznie. Wiecie co, ja, czekajcie, ja już mam dla was konkurs, na pewno ukaże się to wtedy, też gdy dodam Gotika, czyli we wtorek, wy to zobaczycie oczywiście we wtorek, Gorneliusz. Stary, to się nie spodziewałem. Grunt, że zostanę tu. No, coś tam. Co słyszę? Na razie cicho. Lee, póki co, Spoko, Gorneliusz, dobra. My oczywiście lecimy do pana Saturasa i do wilka, oczywiście, yeah, pięknie. Polecimy tam, no i oczywiście będziemy próbować, czy da radę za tyle many. O, oczywiście, mamy nawet dużo many. Dobra, ej, ogar. Dobra, to już wyłączymy. Bezi, dobra, Saturasie. Czekajcie, zapiszę może sobie na awaryjnym, żeby się coś nie skraszowało albo coś. I czy ja mogę coś wyjaśnić albo coś powiedzieć?
panu Saturasowi. Nie, dobra. Dobra, pójdziemy od niego, to jest leszcz i tyle. Pójdziemy oczywiście sobie do pana Wilka, tutaj Nefario, jak zwykle, eksperymenty na całości. Powiem wam, że jak zdobędziemy te Ulumulu, to już będziemy się zbliżać do końca serii, ponieważ zostanie tylko Świątynia Śniącego. No i to już będzie koniec. Jakże to długiej serii, jakże to zarąbistej serii Gothic. Oh yeah. Gdzie jest Wilku? Siemano. Hej, ty! Wilk. Wynoś się stąd! Ej no, come on, frajer zarąbany. Dobra, czekajcie, pójdziemy się przespać do chaty krzykacza. No i stamtąd już pójdziemy do pana Wilka, bo pewnie już się kładzie spać, jak to mają tacy frajerzy. Tak, mamy dla niego tyle żuwaczek, a on po prostu nas potraktował jak śmiecia. A będzie to obywatel bardzo, bardzo dobry, oczywiście. Dobra, oczywiście Wilk już wyszedł, nie jest już chyba na nas zły. Chyba, że znowu tam wejdziemy. Wilk, Wilk, frajerze. Zebrałem mnóstwo. Zebrałem mnóstwo płytek z pancerzy pełzacze. Okej, okay, poziom nowy. Fantastycznie. Jak długo to zajmie? Nie mam pojęcia. Będziesz musiał Okej, dobra. Ciekawe, czy to tak będzie działać, że po prostu prześpimy się i on będzie już dla nas miał zrobiony ten pancerz. Zobaczymy. Czekajcie, Bezi jeszcze raz pójdzie spać. Leniuch jeden. Wiem, że będzie bardzo wypoczęty. Ale Bezi, no, po prostu za dużo biega, no i pewnie jest fest zmęczony. Dlatego potrzebuje dwa razy snu. No, Igi, dobra, lecimy Bezimiątkiem, tak ja to nazwałem. Dobra, lecimy oczywiście Bezim tam w silną dal, czyli do Wilka. Wilk, stworzyłeś już tą zbroję? Tylko zachowaj zawsze to dla siebie, to inni nie powinni wiedzieć. I mówi... No... Przyniosłem... To za mało! Przynieś mi wie... No przecież już ci dałem, lol. ...na nikim nie można polegać, od co? Jak postępuj... To zajmie dłużej niż... Daj mi jeszcze... Dobra, to tak, to już by było na tyle, ja się już będę z wami żegnał, bardzo, bardzo długi odcinek, tak więc... Ja już wam dziękuję za oglądanie, myślę, że się podobało, wiecie co robić, komentować, oceniać, subskrybować... No i co, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia na następnym odcinku z serii Let's Play Gothic 1. No i co, trzymajcie się, no i cześć!